Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. A dzisiaj co nieco na temat obłudy. Oj, nie lubimy jak rozmawiamy o obłudzie, bo tak zawsze nam się wydaje, że ktoś chce nam wmówić, że to my jesteśmy obłudni. Ależ jak tak można? Ano zobaczmy, jak o tym powiedział nasz Zbawiciel. Łukasz, 18 rozdział, od wersu 9. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w samych sobie, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. To podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, Boże, bądź błogosław, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swojego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. O, drodzy bracia i siostry, to w szczególny sposób powinno nas zainteresować, wierzących ludzi, ponieważ do ludzi niewierzących trudno w jakikolwiek sposób ten tekst posłać. Nie są tym zbytnio zainteresowani. No ale jak to jest z nami? Przyjrzyjmy się temu celnikowi. I od razu powiem, że spojrzę na niego nieco inaczej niż wypadałoby w takiej sprawiedliwej, w takim sprawiedliwym oburzeniu na niego popatrzeć. Ja raczej popatrzę na niego jak na człowieka, który wierzy w to, co mówi. Wierzy z takim wewnętrznym spokojem. Wszedł do świątyni. I cóż w tej świątyni? Stanął i myśli sobie w duchu: Boże, jak ja Ci dziękuję, że Ty, żywy, święty Bóg, uczyniłeś mnie świętym. Jak ja Ci dziękuję, że wydobyłeś mnie z dna i uczyniłeś mnie takim człowiekiem, jakim jestem. Czy mogło tak być? Nie wierzycie? Idźmy dalej. Boże, kiedy patrzę w Twój zakon, to jestem zachęcony, żeby dwa razy w tygodniu pościć. Jestem zachęcony, aby dawać dziesięcinę. I to z całego mojego dorobku. Chciał powiedzieć, że dużo daję. I Boże, jak ja Ci dziękuję, że nie jestem cudzołożnikiem, rabusiem, kłamcą, oszustem i nie jestem taki jak ten celnik. Co myślimy o takiej modlitwie? Czy ona naprawdę zasługuje na to, żeby ją tak zdecydowanie potępić? Myślę sobie, że ten faryzeusz nie był takim człowiekiem, który nie wie, co mówi. On patrzył w prawo, patrzył w zakon mojżeszowy. Przeoczył pewną ważną rzecz. A mianowicie zakon mówi, że jak w jednym przestąpiłeś zakon, a musiał przestąpić, to jesteś winien całego. A więc on nie miał racji, mówiąc, że nie jest cudzołożnikiem. Nie miał racji, mówiąc, że nie jest złodziejem, że nie jest kłamcą, że nie jest oszustem. Nie miał racji. Wręcz odwrotnie. Właśnie zakon mówił mu, że jest. Jest takim człowiekiem. Wiecie, dlaczego czasami takie modlitwy zanosimy? Bo nie słuchamy Słowa Bożego. Bo nie słuchamy Słowa Bożego. Ja wiem, że to może już być do znudzenia, co powiem, ale będę to powtarzał tak długo, jak będę żył. Drodzy bracia i siostry, naszą największą powinnością wobec Boga jest posłuszeństwo wobec Jego Słowa.
posłuszeństwo wobec Słowa Bożego. Nie ma większej powinności. Bóg nie oczekuje od nas dziesięcin, nie oczekuje od nas darów, nie oczekuje od nas dobrego zachowania, dobrej służby, nie oczekuje czytania Biblii, nie oczekuje modlitw. On oczekuje posłuszeństwa. I posłuszeństwo absolutnie Bogu wystarcza. Bo jeśli jestem Bogu posłuszny, to wykonuję to, czego On sobie życzy. Tyle i tylko tyle, czy aż tyle. Ten faryzeusz po prostu nie zauważył tej prostej rzeczy. Natomiast patrzył w siebie i w jego oczach to wyglądał całkiem przyzwoicie. A co z celnikiem? Celnikiem przez wszystkich pogardzanym? Celnikiem, którego tolerowano jedynie w świątyni? Tolerowano go pewnie dlatego, żeby nie robić sobie kłopotu, bo najchętniej by go nie wpuścili do świątyni. Ten celnik, jak czytamy, nie śmiał nawet oczu podnieść. Ten był świadomy swoich przestępstw. Tak, był świadomy. Wiedział, że w jego życiu dzieją się złe rzeczy. I chyba nawet nie umiał zaradzić temu. Był świadomy, że nie umie temu zaradzić, nie potrafi niczego zmienić. I właśnie na tym polegała jego modlitwa. I właśnie to Bóg zaakceptował. Bo ten człowiek powiedział prawdę. Nie jestem w stanie niczego zmienić w swoim życiu. Boże, nic nie mogę zrobić. Boże, ratuj. Zlituj się. To jest modlitwa, która się Panu Bogu podoba. I co Jezus powiedział? Ten odszedł usprawiedliwiony, ale tamten faryzeusz nie. Nie poszedł usprawiedliwiony. Jak wyglądają nasze modlitwy dzisiaj? Warto czasami spojrzeć w lustro Słowa Bożego i zobaczyć prawdę o sobie. Jakim jestem człowiekiem? Warto też zadać sobie proste pytanie, czy jestem człowiekiem posłusznym Słowu Bożemu? Bóg naprawdę niczego więcej od ciebie nie oczekuje, jak to, żebyś był posłuszny Jego Słowu. Bo po to to Słowo dał, żeby było dla mnie, dla ciebie ratunkiem. Nic ponad to. Bóg nie potrzebuje twoich obietnic, nie potrzebuje twoich pieniędzy. On nie potrzebuje niczego od ciebie. On ma wszystko. To ty potrzebujesz Boga i potrzebujesz tego, co Bóg może ci dać. Ale Bóg ciebie nie potrzebuje. Nie potrzebuje twoich obietnic. Nie potrzebuje twojej służby. On nie potrzebuje tego. On potrzebuje twojego posłuszeństwa, żeby móc tobie błogosławić i żeby móc innym przez ciebie błogosławić. To wszystko, czego Bóg potrzebuje. Tak naprawdę to my potrzebujemy tego posłuszeństwa, bo tylko wtedy jesteśmy w prawdzie, kiedy jesteśmy posłuszni. Ale kiedy chodzimy własnymi drogami i czasami gdzieś tam Panu Bogu, w naszym przekonaniu oczywiście, usłużymy, na pewno Pan Bóg będzie zadowolony, no przecież jakże mógłby nie być zadowolony, to czy to jest chodzenie w prawdzie? Czy to jest posłuszeństwo żywemu Bogu? To są kpiny, to są żarty. To jest niepoważne traktowanie Zbawiciela, Pana, właściciela wszystkiego. Jakże często, niestety zdarza się, może nawet coraz częściej, że pojawiają się ludzie, którzy mówią: tak, ja was kocham, ja was szanuję, toleruję wasze przekonania, błogosławię wam, ale ja wiem, że moja teologia jest najlepsza. Co to jest? To jest ten sam faryzeusz. Dokładnie ten sam faryzeusz, który mówi: Panie, dobrze, że ja znam prawdę. Nie jestem taki jak ci, którzy tej prawdy nie znają. Tak, ja ich kocham, szanuję, Panie Boże. A gdyby ci Pan Bóg zadał pytanie, a jak ty ich kochasz? Powiedz ty mi tak, w jaki sposób okazujesz im miłość? Co się wtedy okaże? Wtedy się okaże, że taki człowiek musi przyznać, że on nie może być z tymi w jedności, bo oni są w błędzie. Że on tak naprawdę myśli o nich, że oni są biedni, bo oni nie rozumieją prawdy. I tym podobne rzeczy. Czym to się różni od wyznania tego faryzeusza? Niczym. To jest dokładnie ten sam człowiek. Dokładnie ten sam rodzaj człowieka. Właśnie tak rodzą się w Kościele podziały. Właśnie tak rodzą się w Kościele problemy, zwiedzenia, oszustwa. Tak rodzi się nienawiść. A więc widzimy, że problem jest stary jak świat. Od momentu, kiedy pierwszy człowiek grzeszył, zaczął się ten problem pojawiać. Problem obłudy, wyparcia,
lepszego traktowania samego siebie niż innych, a Biblia mówi: lepiej traktuj innych niż siebie samego. Oczywiście mowa skierowana jest do ludzi wierzących, no bo wierzący tego zupełnie nie rozumieją. Kochani, niech Boże błogosławieństwo spoczywa na was i obyśmy nie byli ludźmi obłudnymi. Obyśmy byli ludźmi, którzy naprawdę słuchają się swojego Boga i wykonują Jego wolę zawsze i wszędzie. Amen.